Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest kolejny odcinek z Gotika. Jesteśmy w starym obozie przy Kowalu i w sumie zauważyłem, że on teoretycznie ma dla nas do sprzedania lepszą zbroję, ale niestety nie chce nam jej sprzedać, bo nie mamy tej wystarczającej rangi. Chciałbym dostać ciężką zbroję, tylko najlepsi strażnicy mogą je nosić, a obawiam się... Okej, minie trochę czasu, dobra, zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście minie trochę czasu. Bo ta pierwsza, to nawet ją nie chciałem sprawdzać, ona ma tylko o 10 lepszą ochronę przed bronią. I tam pewnie o 5, o 10 w innych tych statystykach. Dlatego nie chciałem tego ruszać i zostaniemy przy pierwszym. Przy okazji wykupiłem sobie umiejętność broni dwuręcznej na 1. Nie wiem, tak na serio, czy to jest opłacalne, czy lepiej przy broni jednoręcznej zostać. Natomiast broń jednoręczną też znalazłem dobrą do zakupu. U Fiska, miecz szeroki, 55 obrażeń. Ciekawe, co Fisk miał lepszy niż ten gościu z wewnętrznego tutaj kręgu bronie do sprzedania. I trochę rudy posiadam w sumie teraz. Ile? 4000? Test? 4300, ładnie. No i a co do rzeczy fabularnych, jesteśmy właśnie w wewnętrznym kręgu w starym obozie i idziemy do Kruka poinformować o tym, co się dzieje na bagnach, a później w zależności, co nam powie, prawdopodobnie idziemy do nowego obozu, żeby tam się zająć, poinformować magów i przekazać im rzeczy do zniszczenia bariery. Cześć, Kruk. Witaj. No, witam. Pomyślałem, że zdam ci raport. No dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Rytuał wielkiego przyzwania już się odbył. Dobrze się spisałeś. Kiedyś takie sprawy załatwiały się... A, i tyle. Go poinformowaliśmy. No dobra, czy plan ucieczki, no to zostaje nam ten nowy obóz, do udania się do nowego obozu. Szczerze nie przeszkadza mi to, że w tym momencie gra robi się w cudzysłowie liniowa. Jeszcze prawdopodobnie do orków się udamy i tak dalej. Ale to mi już chciał nowy pancerz rzeczywiście, ten ciężką zbroję strażnika. Bo jakby mam się z nimi użerać, jak się użerałem z tymi orkami, to do dupy. Niestety ani u Fiska, ani u tego z wewnętrznego kręgu nie widziałem lepszego łuku, niż ten, który ja noszę od jakiegoś czasu w sumie już. Ten długi łuk. Teoretycznie kusza jest lepsza. Lepsze obrażenia. Ale na razie nie będę jej ruszać. A tym zręczność bym musiał podbić. Mam 4 punkty, nawet nie dałbym rady podbić tyle zręczności. Tym akurat jestem trochę do tyłu. Ale powiem, że wolę teraz robić sobie umiejętności pod... Czy dobrze do nowego obozu? Chyba dobrze. Wolę robić umiejętności pod walkę, na przykład tą broń dwuręczną u Torusa się nauczyć, niż jakieś tutaj interakcje społeczne, tak się nazwijmy, typu kradzież albo otwieranie zamków, bo średnio mi to potrzebne w sumie. Stać mnie. Chciałem powiedzieć, że sobie przetestuję miecz, ale goście pada na hita. Chyba porąbałem się ze ścieżki. Gdzie był nowy obóz? Tędy może. Gościu cały czas ma 50 sztućców, któremu opyliłem. O, tak myślę, kurwa, co ja teraz tym zrobię? Dobra, coś się udało uzyskać, tej rudy sobie pewnie gościu myśli. O, no elo mordo, co jest? Masz coś do sprzedania? A ja mówię, no mordo, no. W sumie tak się składa, że mam. No i proszę bardzo, mam teraz prawie 5000 rudy. Kiedy on nie ma nic. Teraz jestem prawdziwym baronem rudy. Ale też ciekawe było, jakby na przykład od jakiegoś limitu rudy Gomez się dowiadywał, ej, skąd ty masz 5000 rudy? Podatek 50%, zapomniałeś odprowadzić od wszystkiego. O Boże, o kurwa. Ale jak nie mamy za dużo rudy, to natomiast ma to w dupie i nie interesuje się tym. Zresztą przyznam, to byłaby irytująca mechanika, ale na przykład wymuszałaby do ukrywania rzeczy po różnych miejscach. Tak, w sumie to jest jakaś dróżka. Ciekawe, czy to gdzieś prowadzi, bo nigdy nie zauważyłem nawet. Nie tyle, że nie sprawdziłem, tylko nie zauważyłem, że przed nowym obozem jest jakieś wejście. To też prowadzi do nowej kopalni od razu? O kurna, dobra, prowadzi do zębaczy. To jest pierwsza rzecz potwierdzona. To sobie zapiszmy teraz gierę. Bym spróbował się teraz... Co prawda... Nie rozwinąłem się jakoś bardzo pod względem walki. Mam lepszy miecz. O, już 4 jest. I są uzbrojeni w zęby. Wypierdalać. O Boże, raszują na mnie. Spierdalaj, Bezi. No z lepszą bronią, czy lepszą zbroją może bym im dał radę. Oj, ale mieczem robi ładne obrażenia. Tylko niestety jest ich więcej i trzeba sobie wczytać gierkę.
Ale można spróbować, bo bym chętnie sobie obczaił teraz, co tam się znajduje. Dobra, raszują na nas. Szybko spróbuję sklepać pierwszego, jeżeli da radę. Zanim jakaś reszta się obczai. Szybka wycofka. Dystansowanie się do frajerów. Znudziło im się tutaj. Jednego poproszę, jednego. Już tam jeden gdzieś poszedł w pizdu. Dobra, jeden goni. Zareagujecie? Spierdalają przed zębaczami. Dzięki za pomoc, mordo. Chodź tu, frajerze. Jesteś sam, bez kolegów. Niczym Sebix jesteś słaby teraz, mordo. Szybki posiłek, kilogram mięsa i idziemy napierdzielać się dalej. Teraz sobie w ogóle uświadomiłem, że to są moje pierwsze zabite zębacze. Jak dobrze kojarzę. Dotychczas tylko się na nich wykładałem. A teraz wyłożyłem im lekcję w pierdolu. Badumc! Niestety ten pierwszy, co go zabiłem, to się już rozłożył na części pierwsze, bo nie ma go tutaj. Więc nie, całego dropa sobie nie zbiorę. Ten czwarty... Nie wiem, gdzie spierdzielił. O, to jakaś jaskinia w ogóle jest. Ło Boże, ło kurwa, cieniostwór! Ogar! O, kurde! A! Więcej mi strachu narobił swoim tym wyglądem, niż rzeczywiście mnie zranił. Kolejny ogar. Kurde, gdzie ja idę? Może na ziemi orków jakoś przychodzę zaraz. Tego ciężej mi trochę ubić, ale też padł. Fajny eksplecik, 220. O kurde, taki zejście do jaskini. O Boże. Kurwa, nie, spierdzielam. I wam w dupę. Co to za miejsce, ziom? Co się dzieje? Ja też szkieletory jestem jakkolwiek w stanie zranić, dobrze chociaż. Pracimy nad tym jednym. Kurde, coś się zbagowało. Chyba, że po prostu nic im nie robię. Też się może okazać. Dobra, chodź, sprawdźmy się na łapy wtedy. Łe, kurde, to jest lipa. Jeden na jeden to spoko jeszcze, ale teraz? Co, skok wiary muszę zrobić? Co to w ogóle za miejsce? A, to jezioro obok nowego obozu. Gościu, co mi skopa chciał wyłożyć teraz. Kolejny, kurna. Kolejny. Deja vu. I just been in this place before. Higher on the speed and now it's my place to go. Oh. Czym ty jesteś? Nadzorca? Elo. O kurde. Ej, dobra, sobie nasza dwójka tutaj została. No, przynajmniej na razie. Tego jednego klepie. O kurna, bać! O dobra, tam się chodzi cieniostwór. Czy on za mnie idzie? Jebany! Chciałem się healnąć. Chciałem mu coś zrobię ze strzał? Nie, kurna, mnie wykończył. Gdzie on będzie mnie gonić teraz, skubany? Co tutaj w jaskini zapisałem? Ale dyszy, jebany. To jest kurwa straszne. Natomiast jak sobie uciekłem do jakiejś jaskinki teraz, widzę, że jest jakaś skrzynia. O, i nie jest zlokowana. Wytrychy, ruda, jakieś pierdoły. Trochę niezbyt warfet za to, co ja teraz przeżyłem, za traumę i w ogóle. Tu mamy chyba jakąś dziurę, nie wiem, czy skoczę. A nie, to tylko tak tekstura przenika, dobro. Wcześniej do cieniostwora nie miałem podejścia. Czy teraz, po wielu poziomach upgrade'u to się zmieni? O tu frajerze. O kurde! Na złuku mu tylko kryty wchodzą. Chyba, że ma tylko odporność na ostrzał. To spróbujemy z łapy. O kurde, ale tyle czasu, co mnie gdy gościu gonił do tego bagien obozu na bagnach. I jeszcze nic mu nie zrobię. A z miecza na mele? O kurde, jeszcze mniej. Jaki gościu tanki jest! Okej, to zmiana planów na tą okolicę. Chciałem sobie ją wyeksplorować, wyczyścić, ale okazuje się, że to, co mi pozostało, to jest run. Będziemy zapierdzielać, bo ani szkieletorów nie pokonam, ani cieniostwór. Czym ty kurwa jesteś? Kąsacz. Mierzyłem się z tobą już, frajerze? Dobra, tego jestem w stanie pokonać nawet, zabić ładnie. Przynajmniej jak teraz krytyk wyleciał. A, walczyłem, bo chyba takiego dropa już podnosiłem. Tam na horyzoncie widzimy stary obóz.
jak państwo się rozejdzie do przodu. Po lewej widzimy rodzinkę wypasającą się pięknej flory i fauny tutaj. Nie pamiętam zawsze, która to jest flora. To jest co? Nie, fauna to są chyba zwierzęta, flora to jest roślinność. A tutaj widzimy grupkę wypasających się szczurów, które niczego jeszcze nie zdające sobie sprawę, że spokojnie spędzają czas z rodzinką, nie spodziewając się ataku ze strony największego zagrożenia w nowym obozie i starym i w ogóle. Nie no, żartuję, nie jestem żodem. Ale rozstrzał w ogóle, powiem wam, zagrożenia. Z cieniostwora i ze grupy szkieletów z jakimś kurna nadzorcą przychodzimy do jaszczurów, waszek, nawet i tak dalej. To już wiem, gdzie my jesteśmy. Dobra, to przecież szliśmy tam górą, a to na serio jest druga strona jeziora, po prostu. Na którą nigdy nie popłynąłem w sumie. A tutaj jest w sumie droga, którą... Ja już nie wiem, czy to jest rzeczywiście taka legitna droga, której jeszcze nigdy nie obrałem. Wam powiem, z starego obozu. Po prostu zawsze chodziłem tą, którą już wcześniej odkryłem, że tu nowy obóz jest. Ja miałem iść do nowego obozu, po prostu nie uszedłem. A to wygląda. Chociaż nie. Byłem tutaj, tylko nigdy nie wszedłem tutaj do góry w sumie. A rzeczywiście byłem, bo tutaj jest wieża, której opędzlowałem wcześniej skrzynkę. Tutaj mostem prowadziło. Tylko nigdy tutaj prosię nie poszedłem i teraz chyba już nie wrócę, więc sobie wczytam grę. Ale bardzo mi się to podoba, takie, że... O, mogę iść skręcić w bok, teoretycznie. Pójść w innym kierunku. I odnaleźć lokację, ale że chodziłeś bezpiecznymi drogami, tej lokacji nie znalazłeś. I nie było żadnych znaczników, które miałyby coś pokazać, że tutaj właśnie trzeba pójść, czy coś ten deseń, czy jest możliwość pójścia. Jak na przykład to zawsze bywa w tych nowych gierkach, że o... Twórca nie chce, żebyś przegapił tą lokację. Masz 5 zadań w tej okolicy, żebyś wszedł tu na górkę. A tymczasem Gothic, no elo mordo. Zrobiliśmy całą boczną lokację obok nowego obozu. Ale ukryliśmy ją tak, że w sumie jak nie chcesz się rozejrzeć, to nigdy tego nie zobaczysz. I w sumie nie ma tutaj żadnego questa. Więc pójdziesz, to sobie ogarniesz. Nie, to nie. Mamy to w dupie. Do was, nieumarłe frajerzy, jeszcze tutaj wrócę i dowiem się, co wy tam w ogóle strzeżecie. Ale to akurat musi poczekać na to, aż sobie lepszą zbroję ogarnę i może coś z tą bronią dwuręczną. W końcu wskuram sobie, nauczę się i zdobędę jakąś lepszą broń dwuręczną, która jest lepsza od jednoręcznej. Już myślę, że jak mam drugi poziom umiejętności na jednoręcznej, a... Znaczy drugi na jednoręcznej i jeden na... pierwszy na dwuręcznej, to jednak ta jednoręczna na razie jest lepsza, szczególnie, że statystyki broni są takie same. O, i ten ostatni frajer, co nam wtedy wyparował, się teraz pojawił, co nie? Chodź tu, śmieciu. Słuchaj, śmieciu. Cyk, cyk, cyk. Bez życia jesteś jak krowa bez ogona, mordo. Zmontowany. Miało być nawiązanie do ezoteriusza, ale do dupy wyszło. Tu kolega siedział z Lewusem wtedy i może z Ryżowym Księciem. Został sam, bo mu zabiliśmy kolegów. Czy nikogo tutaj na polu teraz nie ma. Ciekawe, czy jakbym go wyrżnął, to ktoś by zwrócił uwagę. O, Gorn jest. Witaj, Gorn. Ach, to ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Ciekawa sprawa. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. No dobra. Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Dam radę. Do zobaczenia. Mam wysoki urok osobisty. Znam się na ludziach. Pierdolę mu. Ludzie Gomeza nie mają tutaj... Ludzie Gomeza... Jezu, gościu się zbagował! Pewnie ma
Ludzie Gomeza kurwa. Nie ma... Ludzie Gomeza... Ludzie Gomeza nie mają tutaj wstępu. Ludzie... Pozostaje mi wczytać. Ja pierdziele. Ja to zapisałem. Dobra, przed rozmową z Gornem. Znaczy, gościu się nie zbagował w sumie. Wtedy podskoczyłem po prostu. I jak wylądowałem, odpaliła się kascenka i byłem na tyle blisko, że ta kascenka zaczęła odpalać się, czy kascenka, na ten dialog cały czas zaczął się odpalać. A ten Gorn jest kurna szybki. Szedłem tam z dołu. Tutaj się pojawił. Do zobaczenia. A wyprzedził mnie, nawet nie widziałem. Czarny jest pani, więc się w cieniu ukrył. Ten Lee za mną stoi w ogóle. A ja mu opędzlowuję wszystko, co ma w skrzyni. Mi to pasuje. Gościu jest zajęty czytaniem. To mu nie będę przeszkadzać. Teraz możemy się rozmówić. Jak ja swoją robotę już skończyłem, on niech przerwie swoją. Jesteś... Zgadza się. Ale nic ciekawego mi chyba nie powie. Muszę tego Karwusa znaleźć. Jak się nazywał gościu. Tam mnie właśnie nie wpuszczą. Tylko gdzie jest ta krata do wydobytej rudy? Na środku? Na takiej arenie? Albo Kronos to był, albo nie Karwus. No dobra. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Czy Korkalom opuścił obóz bractwa? Ten nie żyje. Guru zorientowali się. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z bractwa, ale gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu? Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Dobra, Tetriandon. Ciekawe hasło. Ciekawe, czy będziemy mogli podać jakieś fałszywe i po prostu się z nimi podroczyć. Albo nam spuszczą w pierdziel. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania. A Tetriandoch. Podano jakieś złe. Hasło brzmi błąd. Okej, okay, po prostu krzyczy błąd. Podaj hasło. Hasło błąd. Wiem, złe podałem specjalnie. Ale dobra. No to nie widzę sensu, żeby hasło się wracać w ogóle. Tetriandoch. Zgadza. Chociaż sprawdzę, bo tam zostałem 250 expa. Tylko sprawdzę, czy przy pierwszym dobrym podaniu hasła nie ma tego expa więcej. Więc sprawdźmy. Hasło. Nie, też 250, dobra. Gościu stoi przy pentagramie. Ten gościu akurat siedzi. Hej ty! Mądra decyzja. Zamknij dupę. O kurde, nie jesteś magiem wody? Coś? Gdzie mogę? Poszukaj za tą... Za okrągłą bramą. On kim jest? Nazywam się Nefarius, mag kręg wody. Chciałbym zostać... Nie przyjmujemy do naszego grona byle kogo. Najpierw musisz się wykazać czymś niezwykłym. Potem czeka cię okres próbny. Jeśli poważnie myślisz o zostaniu magiem wody, dołącz najpierw do najemników. W ten sposób będziesz mógł nam udowodnić swoją wartość. Kto wie? Może pewnego dnia uda ci się nas przekonać. To nie Skyrim, żeby być we wszystkich gildiach naraz. To tą okrągłą bramą, czyli tutaj, bo mnie opieprzył, jak do kogoś wejdę w takim razie. No i witaj, Saturas. A, w ogóle ten list, co w ostatnim odcinku wspominałem do Xardasa, jest od Pyrokara. Ciekawa sprawa też. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Gość od głosu Xardasa, no. Chyba tak. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Korkalom? Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe?
był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Okej. Ale ciekawe, taki śmieszny, taki neutralny kompletnie ton informuje prosi o końcu, możliwym końcu tej krainy, po tym, że znajduje się demon, który był wyznawany i przemawia do ludzi. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. No to chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Jak tak można ciężko dziecko nazwać? Obyś wrócił cały Rordian. I zdrowy. A już Saturas miał problem z wymówieniem. Co ja tak w sumie szedłem za tą dziurę, co była za Saturasem? Jakaś jaskinia tutaj jest. O kurde, to jeszcze nie byłem. Wchodzę bez żadnego tutaj ustalenia z innymi. Tutaj jest jakaś dolina, dół w jaskini. Ciekawe, gdzie nas to kurde prowadzi. Aby się okazało, że wchodzimy w nowej kopalni. Takie z tego mema. Bonjour. O, ktoś tu stoi. A, kopiec rudy tu jest, tajemnik. Wszystko. Jeszcze jest. A, dobra. Nic wyjątkowego do rozmówienia z nim chyba nie ma. Chyba, że nas nie przepuści do kopca rudy. Przepuścił. Okej, okay, have a nice day. Bryłka rudy. Kurde, jakbyśmy mogli teraz tak do kieszeni ponapakować. Jaż niepotrzebnie, bo mamy 4000 rudy. Ale ciekawie by było. No to niczym Żyd podnosimy teraz każdy grosz tutaj, co leży. A propos Żydów, przypomniał mi się dowcip. O, jaki masz ładny zegarek. Dzięki, to po ojcu. O, a co, wręcił ci go? Nie, sprzedał na łożu śmierci. Jest, jeszcze jakie dowcipy. A, taki, że leży stary Żyd na łożu śmierci i jest tam też jego syn i mówi do syna: synu, proszę mi przynieść herbatę z 2 łyżeczkami cukru. Ale tato, ty przecież zawsze brałeś z jedną łyżeczką.
No bo widzisz, zawsze u siebie piłem z jedną łyżeczką, u gości z trzema łyżeczkami, a zawsze lubiłem z dwoma. Co tam jeszcze takiego? Kurde, nie... jest dwóch Żydów pod prysznicem, kłócą się między sobą. Się przewraca, patrzy co ma pod ręką, chwyta za mydło, a ten drugi mówi: ej, ale dziadka w to nie mieszaj. Te książki bierzemy od magów wody. Na pewno magom ognia się przydadzą. Mam nadzieję, że magom ognia nic się ogólnie nie stanie. No, fajnych gości tam wyglądają tak z zewnątrz przynajmniej. Czy te książki co podnosiłem to są jakoś warte? O kurde, stuwa. Po stuwie każda praktycznie. I tak nie zamierzam tego sprzedawać. Czy to jest coś napisane? Są jakieś rzeczy. Ale do dupy czcionka, nie chce mi się czytać. Jest Riordan. Gość, nie zachlewaj się na śmierć. Chcę sobie pogadać. Dobra. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Mogę być Jedi? Witaj, magu. Jestem Riordan, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Pokaż mi... O, zarąbiście, ktoś, komu jeszcze nie... całej rudy nie podpierdzieliłem. A nie ma rudy, kurde. Na wywarów troszkę mamy. Esencja siły, bonus do siły 3. O kurde, fajne. To sobie wypijmy. Siła plus 3. Bonus do zręczności 3. O kurcze, też fajne. Kurcze, powiem to, otwieranie zamków fajne jest. Bo przy piątym chyba nieudanym tym skręcie podczas otwierania kufra dopiero wytrych się złamał. A tak to zawsze było przecież od razu. Fajnie, plus 50 many, chociaż tyle nawet nie mam. Więc to tak średnio mi się przyda teraz. Nie pamiętam szczerze, czy ktoś... A jeżeli tak, to kto w tym miejscu sprzedawał bronię? Sprzedają zaklęcia. Sprzedają narkotyki. Ale chyba jest dwóch gości sprzedawania narkotyków tutaj. A ja nie pamiętam, czy ktokolwiek sprzedawał broń. Wow! Okej. Okay. Większy pierścień zwinności. Większy pierścień życia. I to nawet za całkiem spoko cenę, wam powiem. Pierścienie, których ja używam, są mają plus 5. Wow! Pierścień oświecenia plus bonus mana, bonus PZ, chociaż many to mówię, średnio używam. Tu plus 4. Amuletu nie ma sensu wymieniać, obrona przed bronią i pociskami lepsza. Ale tutaj mam plus 5 i siły też na pewno mam plus 5. Dlatego... A nie, tutaj mam już lepszy amulet. Nie, że go wyrzuć, tylko że go zdejmij. Weź to podnieś. Siły teraz 35 mam, zręczności 28 z tymi pierścieniami. Jest spoko. Prawdopodobnie gdzieś mógłbym ogarnąć jeszcze lepsze, ale trochę olać. Nie zapomniałem jedną rzecz sprawdzić. Zaraz sobie zerknę mapę. Poka mnie tą mapę, co dostałem, bo... Ta są niestety zawalona, bo to tutaj... Część. Mapa od Saturasa. Okej. Okay. O kurde, coś w pentagram składa. Dobra, więc tak. Trzeba ogarnąć, gdzie my jesteśmy, co się dzieje. Tutaj po środku mamy stary obóz. W lewym górnym rogu mamy starą kopalnię. I tak, my... Strzałka nam pokazuje, że jesteśmy kompletnie na lewo. Teraz się zastanawiam, czy to będą praktycznie te punkty do znalezienia, czy nie. Obóz na bagnach. Kompletnie po prawej jest obóz na bagnach. I ta ręka, to ramię pentagramu, ten wierzchołek znajduje się tam, gdzie już znaleźliśmy ten kamień od tego gościa. Więc prawdopodobnie to u góry to nie jest tam, nie, to chyba nie jest tam, gdzie nas rzucili, mi się zdaje. To jest inne miejsce. Tam byłem? Chyba nie byłem. Próbuję sobie przypomnieć drogę. Kurde, mogło mnie tam nie być, albo mogłem pójść, zdechnąć i olać to miejsce. Okej, okay, to już mniej więcej ten zorientowany, co gdzie się znajduje. I będziemy iść na poszukiwania. Mogę ci pokazać, jak należy balans...
Gościu chce mnie akrobatyki nauczyć, ale kurczę, nie mam tyle punktów umiejętności teraz. Akurat. Dając moje szczęście, brakuje mi niewiele, niecałe 2000 PD. No to troszkę potworów, 20 potworów do zabijania. Slash jakiś skończony kwestior lub dwa. Ale akurat kwestiorów oprócz tego głównego chyba na razie żadnych nie mam. Łooo! Gościu, ale ty jesteś kurwa piękny. Masz kolego tutaj 1200 rudy. A mi właśnie się kończą, tylko z 5000. Przydałoby się troszkę podbić. Fuuu, ile strzał. A jeszcze jakiś łuk powiedz masz lepszy ode mojego. Ma! O kurde! Ma lepszy łuk. Mózg rozjebany. Łohoho. Daj mi te strzały jeszcze. Ja ci zaraz znajdę na stówę coś, co sprzedam za te kilka tysięcy rudy, co będę ci winien. O, dobra, nawet przekroczyłem już. Bo jakąś skórę chyba dałem tutaj, prawda? A, róg. O panie, to ma swoją wartość. No i jest zrównane. Ładnie. Przyjmij wszystko. Cudownie. I powiedz, że umiem liczyć. Nie strzeniłem z tą zręcznością. Jest! 40 na 52. W końcu po takim czasie. Mam lepszy łuk. A z rudą cienko tylko 6,5 tysiąca. Ach, kurczę. Na jedzenie mi nie starczy. Dobra, czas iść w pierwsze miejsce. W takim razie udamy się zaraz po wyjściu z obozu w prawo. O kurwa, wiem gdzie to jest. Ze szkieletrami tam się biłem. Dobra, spróbujemy jeszcze jedno podejście w takim razie. Prawdopodobnie tam właśnie się z nimi, tymi lamusami klepałem. To było tam. Dla kogo oni kuźwa pracują, jak ryżowy książę nie żyje? Prawdopodobnie się tam wyłożę, jak dojdziemy do tych szkieletów. Jest to spowodowane tym, że łukiem im nic nie robiłem. Nie wiem, czy dlatego, że miały taką odporność na strzały, czy po prostu... Czy w sensie, czy nie byłem ich w stanie trafić, chociaż to wątpię. Czy po prostu są tak odporne na pociski, że nawet tym łukiem, co mam teraz, zrobię im takie pierdnięcia co najwyżej, że się wyłożę. A ten nadzorca, myślę, że szkieletami jeden na jeden, jak uda się odciągnąć, wygram w mele. Ale nadzorcą w mele to nie wygram. On jak mnie walnął raz, to mi tam pół hapsa ściągnął. Och. I samu mam wyzwanie. Mak ognia tu jest. Milton. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co ty tu robisz? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Nie polecam. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. A kto by nie chciał? Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Co to tam ożywione szkielety? Nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze. Po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Okej. Okay. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem czyli kamienia, nadzorca, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Wiesz co? Nie chcę ci na razie mówić o tych kamieniach. O, 300 akurat Sejwik, teraz Breivik. A teraz powiem. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków.
No dobra, i zostaniemy na razie przy tym. Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Może być. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Nie jestem zwykłym człowiekiem. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. No dobra, to rzeczywiście, bo tego nadzorcy nie mogliśmy wtedy sklepać. Po prostu. Nie po czym się tak denerwowałem. Ale wait a second, zanim pójdziemy... Bym się wyposażył w ten kurde bele. Śmierć ożywieńcą, to jest 100? Orażenia magia, 9. Dobra, pod czwórką będę miał. Czy ja mam tyle many? Jest, 5, powinienem mieć. No i jesteśmy, zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę. Dobra, to myślałem, że się zbagowałem. I dalej się trochę też zbagowałem znowu. Nawet spróbujemy z łuku. Czy coś się zmieniło względem obrażeń z łuku? O kurde, do dupy, lipa. Chodź Milton, pomożesz. Dobra. Czyli muszę teraz popierdzielać, on sobie po nich postrzela. A później się nadzorcą zajmiemy. On ściągnął nadzorcę na siebie. Nie, muszę nadzorcę mieć wycelowanego. Dobra, nadzorca siadł. 1500 expa, o kurde, ładnie. Ja się teraz tylko nie wyłożył, bo zaczęło troszeczkę ścinać grę, więc wszystko może się wydarzyć w międzyczasie. Zapiszę sobie. Wiesz, można tutaj podczas walki zapisywać. Łoj, nawet level upa biłem. Fajnie. Będę mógł się akrobatyki nauczyć. Nie wiem, czy jest przydatna i jak będę mógł z niej korzystać, ale zawsze coś. Dobra, swoje już zrobione. Milton do nas podbiegł, ale chyba nie po to, żeby porozmawiać. Nadzorce, czy ty miałeś coś fajnego przy sobie? Klucz i talizman orków. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. O, żeby... Nie chcę nic tutaj na przyszłość wychodzić, ale oby Gomez nie popsuł tej obietnicy. Chociaż nie wiem, czy Milton nie pojawia się w Gothiku 2. Dobra, tu mamy fanty, które potrzebujemy, czyli kamień ogniskujący. Ło, 500 rudy. A, akurat mi brakowało. Tylko teraz będę miał 7000. O, a w drugiej skrzyni też fajne rzeczy. Wytrychy się praktycznie zwróciły, które sobie straciłem. Kolejne 500 rudy, więc 7500. Domyślam się, że nie ma tutaj dosłownie nic w tej grze, żebym teraz tą rudę 7000 jakoś spalił. Są te zbroje, które można w starym obozie kupić, tam 2000 rudy czy coś, ale cały czas nie jest to. Chciałbym rzeczywiście coś takiego znaleźć, bo na przykład, słuchaj, brakuje nam rudy. I na przykład możemy dołożyć 10 tysięcy rudy, czy ileś tam powiedzmy, tej rudy, do nowego obozu, żeby wysadzić barierę. Albo musimy zrobić 5 questów. Mówię, mam rudę. Oj, kurwa, dobra, to teraz jeden quest na przykład starczy, czy coś. I teraz udamy się do starego obozu. A czy to już... Powiem tak, skończyłem w tym momencie odcinek, ja się udam do starego obozu, zgadam tam się, posprzedaję rzeczy, może mi sprzedadzą w końcu zbroję czy coś.
i pójdę na południe. I chyba tam na południu byliśmy zrzucani, jak dobrze kojarzę. Tam nie ma chyba, bo tam są, to, a może to jest ziemia orków? Nie, tam byłem chyba zrzucany w pizdu. Przekonamy się. Albo może jednak ziemia orków? Dobra, zobaczymy. Pójdę przynajmniej do jednego punktu jeszcze, bo dwa kamienie ogniskujące z pięciu mamy. I w kolejnym odcinku postaramy się pozostałe trzy ogarnąć. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.